Osoby, które biorą udział w warsztatach. Startujemy. Pamiętajcie o tym, żeby podać sobie piłkę w sposób delikatny. Pani, przejdźcie na mózg, ale żeby kibice mogli widzieć, prawda? Tylko co zrobić. Delikatnie, zobaczcie. Przesuwamy piłkę. Halo. Proszę sobie. Przesuwamy piłkę między pachokami. Możecie to zrobić. Nie uznajecie tego od razu ze kwalifikacją pysła. Teraz jedziemy. Można przejść, ustaje się w tą stronę. Podnoszę rękę, wbijam, wracam. Pamiętam o tym. Nie, rękę trzeba podnieść, żeby pokazać, że jesteś za pachunkiem. I uwaga, ustawiamy. Tu podasz. I ustajemy następnej osobie. Nie wybijajcie, bo będzie wam ciężko. Pierwszy ten, przejdźcie na to, co nagrywajcie, żeby kibice wiedzieli. Jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, proszę na okropnie brawa, żeby was pozwolono masz. Pozdrawiamy wszystkich. Słuchajcie, ta pani jest wczoraj. Zobaczcie, ona wczoraj kierowała się tamten namiot. Wszystkie czapeczki, wszystko. Pani Żakina. Nie pomyliłem nazwiska i nie pomyliłem. Przywitajcie ją dzięki nim, takim osobom, których nie widać, bo mamy takie piękne miejsca i piękne tatany. Brawo dla pani Czerwina. Dziękuję, że jesteście w Fundusze Unii Europejskiej. Dobra, a tutaj przygotowuje się do naszą pierwszą rundę, gdzie jest tylko dwa. Konkurencja na czas. Przypominam, z malą piłką z nożką jest pachunkami, zatrzymanie się, pokazanie ręką. Na końcu i powrót jest to konkurencja drużynowa. Start! I ona ruszyła, proszę państwa. Spokojnie jak na wojnie. Myślę, czymś przyjemnym. Może być to pierwszy raz. Może być to coś innego. Myślimy o przyjemnych rzeczach, wtedy jesteśmy uspokojeni. Spokojnie, spokojnie, lepiej, wolniej. Jak to mówią, spokojnie jak na wojnie. Ręka w górze, dobrze, może lecieć dalej. Nieważne, czy w prawo, czy w lewo, aby nie w drzewo. I już jest zmiana, dobra, i ten drugi. Tutaj widać było, że było prawda coś kiedyś. Ależ, one są co 2 metry, więc trzeba uważać. A już zaraz po, ręka w górę, poszła, dobra. Można mijać, niekoniecznie trzeba, aby tą rękę podnieść, zaznaczyć, że jest się na końcu. Konkurencja dosyć, ale to masowia. Powrót, jeszcze jeden. I mamy to. Ręka, dobra. Słuchajcie, ten pan, on przeszedł najwięcej kilometrów. Jak był kiedyś z Pasiek, wędrował do pracy tutaj. Podnosił ciężary. Na co dzień reprezentant, chociaż ostatnio nawet zdobył pierwsze miejsce. Słuchajcie, brawa dla naszego kolegi z klubu. Po środę pokazuje nam piękne stop. Okolice roztorka. Minuta 16.92, a teraz moja rodzina, osada, łówek, 3 osoby wyznaczone, zapraszam. Przygotowuje się dzienny dom pomocy. Następnie Ostoja Zjarczowa, UTW, Zagwiecie, Ulkówek. Dobra, zajem twarzy. Dobra, słuchajcie, pani Grażyna Goła. Słuchajcie, Ulkówek to jedyna osada. Ja znam tutaj, która ma bardzo dobrą ziemię. Wspaniały gospodarz, teraz dostanie od tego wójta, ale też głowiem, który palą jeszcze, palą smokami siana. Na co? Słoma jest wrzucana, żeby było ciepło. Słoma jest wykorzystywana. Ekologiczna słoma zbierana przez senior, tak? Dobra, kurwa, gotowy? Tak! Idziemy. Słuchajcie, talony dostaną, kierownicy dostali. Słowa krzyczą, no może ulkówek bardziej. Ale tak, ręka stawiamy bardzo dobrze, wolniej, bo ci się jest ten. Lepiej uspokoić, delikatnie. I trzecia osoba, tedy, dobra, i trzecia osoba. Brawo, ulkówek, 27 km. Kiedyś miałem zaszczyt w ulkówku tańczyć w zespole. Inspektorem była pani Stasia Kowalska, zespół nazywał się Kresowiacy Ulkówek. I słuchajcie, w 95. miejscu na kadzielni w Kielcach zdobyliśmy złotą miodłę z zespołem Trylanka Opoczno. Wtedy pamiętam, wygraliśmy 700 złotych telewizor marki Kurt. I ostatnia
Tutaj kierowniczka, pani Szmytka, na co dzień pedagog, słuchajcie, już emerytowany. Stasia Szmytka prowadzi tam klub. Ona pilnuje, mimo zmiany. Spokojnie, nie bierzemy w ręce. Nie bierzemy w ręce, bo będzie to ten nogą, nogą, dobra. Spokojnie. I przypominam, seniorada ma charakter żartobliwy, przeznaczona jest. Ooo! Dobrze, że dlatego to zrobiliśmy na trawie. Pomogę ci. Dobra, jest! Słuchajcie, to sobie moja energia, brawo dla Kuka! I teraz osoby na co dzień w tak zwanym krzyżowcu. Czyli to wypadał może czas. Minuta 22:49 dla kierowników. Słuchajcie, ta pani, która zaczyna, ona była chyba w każdym klubie. Gdzieby nie było, to zawsze ona jest z nami. Pani Rusin, zawsze aktywna, w każdym roku kontynuowana. Mieliśmy bardzo ładne zdjęcia, jak reanimował. Wszystko dobrze w tym roku? Dobra, okej, jesteśmy gotowi. Kiedy do pomocy mieszczący się w Krzyżowcu przypominam osoby z grupą. Tak! I ruszyła. Myślę o czymś przyjemnym. Mąż UEFista, dobrze mówię? Emerytowany. UEFistą byłeś? Krzyżu? Tak. Słuchajcie, osoby po różnych zabiegach. Z różnymi implantami, ale jak widzicie, wszystko w normie. Piersi w normie, noga w normie, głowa w normie. I teraz podaję kołyszkę mężowi. Na co dzień sypiają razem, ale nie oddzielnie. Krzysiu, Krzysiu! To im chodź! Jako sprawca wielu ciąż! Słuchajcie! Dawaj, Krzysiu! Krzysiu! Nie! Dawaj, Krzysiu, na mecie wypijemy po kieliszu! Dobra! I dalej, dalej, dalej! I kierowca pomocna przygotowany w pięknych leginsach, które dostał w tamtym roku w jeansach, w tym roku w leginsach. Aj, wyprowadziłem zrównowani. Bardzo dobrze. I bronia do góry. Ręka. Dobra, dobra, jedziemy dalej. Skup się, skup. Dobra, musimy wrócić. Mijamy wszystkie machówki. Powtarzam. Dobra, i stop. Zanim minięcie machówka, niestety musimy sekundę liczyć. Czyli minuta 0,7. Nieominięcie pakowa, jedna sekunda. Dobra. Czy to wszyscy, czy to stoja, zapraszam do konkurencji o stoja. Patrzcie. O stoja, Janciu. Słuchajcie, woda w namiotach, gdyby ktoś chciał się napić, zapraszam. Czy jesteście gotowi, Janciu? Dobra. Start! Janciu, Janciu, sprawdźcie. Kaziu, ruszy pewnie piłkarz. Gram kiedyś piłkę? Bliżej sobie podejdź. Dobra. I ręka stop. Ręka trzymaj. Chodź, chodź, tutaj, tutaj. Musisz zatrzymać i ręka. Dobrze, nic się nie dzieje, słuchajcie. Zatrzymaj i ręka. Dobra. Słuchajcie, zatrzymajcie tą piłkę. Tak, wtedy spokojnie to dojdzie. Dobrze, że sędzia oczy zauważył, że zróbmy to na trawie. I spokojnie. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, każdy dostanie medal i jedzenie, nie bójcie się. I nasze dziewczyny niespożyty rodzaj energii, nie wiem co one dzisiaj jadły. Ale na wszystkich będzie, ja się kłam, ale nie mogę. Będzie, będzie, słuchaj. Dobra, pomagamy jednej. Jarczu, 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 pomagamy sobie. Jarczu, to osada, jak będziemy jechać do Łukówka po prawej stronie, dobrze mówię? Tam się mieści Jarczu. Ręka! Dobra! Była, była! Była! Może nie była ręka, ale była renta. Co miesiąc do 10, dobra? Była renta? Była renta i była ręka. Dobra, i spokojnie na wojnie. Uznajmy, że... Start! Cóż za energia u tej pani była. Dobra, wiemy kto teraz uniwersytet trzeciego wieku. Śpiewają, tańczą, recytują. Czy jest pani gotowa? Tak! Tak! UTW! Już. Proszę o podanie czasu Jarczoła. Minuta 30:94. I słuchajcie, UTW! Uniwersytet trzeciego wieku to... Światówka, jeśli chodzi o Polskę, to uniwersytety są w każdym mieście. W
Zamościu, w Sobieszowie, w Marzęcinie nawet. Słuchajcie, te uniwersytety są. I tutaj, dobrze, spokojnie na wojnie. Zobaczcie, ci seniorzy są wysportowani. Codziennie borykają się z różnymi przeciwnościami losu. I ręka jest, dobra? No, a wystarczy. Nie musicie mnie. Samo czas wam zabierzają, spokojnie. Nie, odwrót, odwrót. Spokojnie, spokojnie, musimy to zaliczyć, obejść, obejść. I dobra, i dalej polecę. Ekstra. Dobra. I następnie przygotowują się nasze twierki. Znajdzie twierki, kochane. Bardzo ładnie, zobaczcie, z jaką kreacją pan chyba na balecie też kiedyś liczył. Okej, dobra. Jest ręka i ręka. I patrzcie, pan nie sunie, ale później się chyba od nie stopi. Minuta 17, 17. Dobra. I... czekaj, trzy osoby. Ludzie, dobra. Susie, zapraszam. Ale ona nie była! Nie była! Ona nie była! Okej, bo powiedziałem koszulkę. Dawaj jeszcze raz, dawaj pani. Nie będę to jedna drużyna. Jaki czas? Podobne koszulki. Minuta 17, 17 sekund, tak? Ale dwie osoby, zaraz. A kto trzeci był? Był tylko dwóch panów. Poczekajcie, dwóch występowało ile osób? Ale tam dwie osoby występowały. A kto pan? Raz, dwa, trzy. Dobra. Okej. Przypominam charakter współpracy. Pokazanie sprawności wyżej. Tak. I diabetycy, cukierki. Tam jest namiot, pomiar cukru i oraz tętno można sobie zbadać. Są nasze tomaszowskie amazonki. Są to panie pod przewodnictwem pani Ani Gardeckiej, która tutaj na co dzień zawsze dba. Ręka do góry. I tak, PSD, czyli Stowarzyszenie Diabetyków Polskie. Słuchajcie, te cukierki są z nami. Dbajmy o cukier. Dbajmy o to, że ta insulina była sprawdzana. Słuchajcie, co może się dziać, gdy ten cukier nie jest badany? Amputacja od palca po kończyny. Rządzi Andrzej, Andrzej rządzi, aż rozrabia, słuchajcie. I następny przygotowuje się Sujdzieś już. I tutaj Andrzej spokojnie, jak na wojnie, pamiętaj o roczce. Bardzo ładnie to zrobił kierownik, jednak nie na darmo nosi głowę. Nie od parady nosi kierowniczą głowę. Andrzej już jako dygracją to robić. Po prostu autografy po seniorazie oczywiście. I dobra, i teraz Halina skąd wydać? Czasem Starego Miasta. Przybyła tutaj, podbiła niejedno męskie serce. Może o tym mogę powiedzieć, ale zobaczcie jakie skupienie. Bardzo pięknie Halina. Lubi zieleń, u nas w klubie przynosi kwiatki. Pierwsze co, jak było odwrócone PSD, to Halina mówi, a czego nie ma kwiatków? Istotne, bo fajnie, jak w domu zawsze jak jest zieleń. Także Halina dba o to, sprząta rewelacyjnie i najlepszy olej włoski. Dawaj. Najlepszy. I stop. Minuta 42, 03. Minuta 42, a ja gadam, żeby spadł koncentrację kontroli. Sprawdzić seniora, bo senior to nie tylko aktywność fizyczna, ale i umysłowa. Ćwiczenie pamięci na co dzień to bardzo ważna rzecz. Dobra, Suziec, Jelonki gotowi? Start! I zaczynają, patrzcie jakie ładne kolorowe koszulki. Jakby się panu Naglickiemu gdzieś zgubili, to będziemy ich poznali po koszulkach. Słuchajcie, wybieramy sposób seniora z Krakowa. Najbardziej aktywnego i najbardziej aktywną seniorkę. Dla nich mamy dodatkowe nagrody. I dawaj, dawaj, Suszet, odnieś się nas. Suszet. Dla najbardziej aktywnego kibica przewinuje Forszman. Let's go.
Przygotowaliśmy nagrodę dla najbardziej najaktywniejszego klubu kibica. Więc nagroda dla klubu kibica też będzie. Kto najgłośniej krzyczy? I słuchajcie! Mamy jeszcze nagrodę dla najstarszego uczestnika zawodu. I zakończył Susiec, a przygotowuje się Świeci. Najstarszy, ja, no dobra, nie będzie. Najstarszy senior na skupie miał 93 lata. Minuta 41.04 Susiec. A teraz dźwięczna harmonia. Gotowi? Start! Przypomina nagroda dla najbardziej aktywnych seniorów i seniorów. Stasia na co dzień jeździ rowerem, ale piłka nie jest jej obca. I słuchajcie, to wszystko dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Osirowi, burmistrzowi miasta, urzędowi. Stowarzyszeniu Anko, Marszałkowskiemu Domu Kultury, diabetyków i diabetologów oraz klubu seniora LTE. I dalej, 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 harmonia. I spokojnie z chlebem mamy, jak to mówią, tak? I już przygotowuje się ostatnia drużyna zawodu królewska, czyli Lubycza Królewska. Łatwo skóry nie oddadzą, pamiętam rozmowie z burmistrzem, powiedział Tomaszów, bójcie się, bo my mamy Randrze Lubelska, dwa królewska. Okej. Okay. I ostatni zawodnik i zmiana pana na skarboni. Słuchajcie, kibice, jak wypadło się, to proszę o zrobienie fali, zaczynamy od tej strony. 3, 4. Dawać falę, dawać falę, yeah! Artur, ruszę się pod party, Starkola. Słuchajcie, tamtą muzykę puszcza mój kolega na co dzień, gramy wesela. Imprezy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie ma pomagania i stop! Minuta 42. Minuta 42, 67. Gotowa? Gotowa? Tak! I to ja pójdę! Słuchajcie! Tak, tak. Róża! Róża ma na imię. Pomóżmy! Róża! 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 I ostatni i kolejni, ostatnia drużyna, czyli Lubycza Królewska. Przypominam, że zastosowałem wykonanie lub niewykonanie polecenia sędziego. Można sędzia i kardynał. Słuchajcie, obie to ma sobie, ale tylko tak. Także basen otwarty. Dobra, sportowa i ostatni, najmniejszy z uczestników, jak widać, na Zanurzonym Obrazku. Ale Lubicza, Lubicza trenowała. Kolega lepszego na obie zdjęcia. I jak widać, patrzcie, trenuje Bogdana, ale co się skrywizuje Lubicza. Minuta 09.85. I chyba najlepszy czas, minuta 09.85. Tak? Dobra, okej, zaraz sprawdzimy. I najlepszy czas mamy. Dzień do pomocy, najlepszy czas. Słuchajcie, osoby z grupą tej konkurencji. A we wcześniejszej największe pierwsze miejsce, czyli 9 punktów, miała drużyna. Ten, brawo dla nich. Siedzieliśmy tutaj w pierwszej konkurencji, to widzicie. Słuchajcie, kochani, przenosimy się na malowniczy teren i idziemy na nogi kłopki.